Jesteśmy na ulicy Strzygomskiej we Wrocławiu. Przygotowujemy kolejny gotowiec inwestycyjny dla inwestora. Mieszkanie 64 metry, pierwotnie 3 pokoje. Przerabiamy na 5 pokoi. Jesteśmy w trakcie prac remontowych, także przejdziemy się po wszystkich pomieszczeniach. Pierwszy pokój. Fajne duże okna w każdym pomieszczeniu, fajnie doświetlają. Okna były już nowe przy zakupie, także ich nie wymienialiśmy. Tu mamy kolejne pomieszczenie, które jeszcze niedawno było kuchnią. Zamiast kuchnię wyrzucamy na przedpokój, dzięki czemu uzyskujemy kolejny pokój. Około 9 m2. W tym miejscu będzie stała szafka i zlew, ponieważ za ścianą mamy pion kanalizacyjny i możemy go tu zrobić. Idziemy sobie dalej. Całkiem duży korytarz. Tutaj mamy WC, które jeszcze wygląda tak jak widać. Natomiast zostanie tutaj wszystko wymienione. Instalacja, którą widać, zostanie wymieniona. Skute wszystkie kafle na ścianach, na podłodze. Także będzie wszystko absolutnie nowe. Idziemy dalej. Do łazienki. Łazienka już jest skuta. No i podobnie jak w WC. Cała instalacja, nowa kafle na podłodze, na ścianach. Wszystko kompletnie nowe. Idziemy dalej do kolejnego pokoju. W takim kształcie tutaj został. Także kształtu pokoju nie zmienialiśmy. W całym mieszkaniu wymieniona m.in. instalacja elektryczna. Wszędzie oczywiście będzie zrobiona gładź. W tym miejscu będzie zagospodarowana część jadalniana. Będzie stół. Będzie płyta grzewcza, lodówka. Będzie gdzie przygotowywać posiłki. I mamy kolejny, czwarty pokój, który powstał po podziale dużego salonu na dwa mniejsze pokoje. Mamy dodatkowy drugi korytarz. I ostatni pokój, który również powstał po podziale salonu. Pokój z balkonem. Także dodatkowy atut. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze. Podsumowując, mieszkanie trzypokojowe przerabiamy na mieszkanie pięciopokojowe. Każdy pokój wynajmujemy osobno i sprzedajemy już z lokatorami jako taki gotowy produkt inwestycyjny. Osoba, która kupi to mieszkanie, będzie zarabiała już od pierwszego dnia około 4000 zł na czysto, miesięcznie oczywiście. Także całkiem fajna pensja. Całość planujemy zakończyć gdzieś w drugiej połowie stycznia, także na pewno nagramy jeszcze filmik z efektem końcowym, żeby się pochwalić, jak to wszystko wygląda na końcu. Na tą chwilę. Dzięki bardzo i pozdrawiam.